Cześć! Tu Tomek z motokontrolera. Widzimy się po raz kolejny, w kolejnym odcinku serii Okiem Eksperta. A co dzisiaj dla Was przygotowałem? Jaki to był samochód i czy będzie warty polecenia, czy też może nie? W dniu dzisiejszym test Maxi, Ford Focus trzeciej generacji MK3, ale niezbyt często spotykanej wersji, wersji ST. Samochód z 2013 roku, 2.0 benzyna, z LPG. Ktoś się może zdziwić. Ford St z LPG. No tak. Generujący moc 250 KONI. Samochód, jaki e, obecnie. Przebieg, jaki obecnie ma samochód, który podaje sprzedawca, to 220 tysięcy km. Samochód w nadwoziu kombi. Fajny kolor taki żółty, złoty, pomarańczowy. No różnie, on się tak dość fajnie mieni. W zależności, jak nam pada słońce na niego, czy on jest nasłoneczniony, czy też nie, więc ten kolor jest taki dość fajny. Podobał mi się, powiem szczerze. Skrzynia manualna i wyceniony na kwotę, no niecałe 50 tysięcy, dokładnie 49,900. No, według portalu, jest to już prawie górna półka cenowa. Ok, co mamy w ogłoszeniu? Jakie informacje zawarł sprzedawca? O czym. Chce nam powiedzieć. Więc tak, w ogłoszeniu mamy podane dane pojazdu, mamy podane wyposażenie oczywiście jest zawarta informacja, że jest to samochód w wersji ST, że były przeprowadzone jakieś tam drobne modyfikacje między innymi wydech firmy Miltek, Felgi, 19 Barakudy że mamy nowe opony no i samochód jest wyposażony w instalację LPG, na której tylko samochód zrobił 10 tysięcy km. O co tu chodzi? Ktoś zainwestował w gaz, zrobił 10 tysięcy, sprzedaje samochód. Nie bardzo na tym gazie ten samochód chcesz jeździć i współpracować z tą instalacją gazową, czy powód jakiś inny? No, dowiecie się tego w dalszej części odcinka. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Umówiłem się ze sprzedawcą, przyjechałem na miejsce, zaczynam oględziny. Samochód nie był jakoś specjalnie przygotowany, stał całą noc na zewnątrz. No, był brudny, można powiedzieć. No, sprzedawca jakoś nie przywiązywał uwagi do tego, żeby to auto przygotować, choć był tego świadom, że będę, będę oglądał, będę robił zdjęcia itd. tak dalej. Po wstępnych oględzinach. Już takich nawet wizualnych bez czynnika lakieru. Już było widać, że coś jest na rzeczy, że to auto nie jest na pewno całe w oryginale, że już jakaś przyszłość kolizyjno-wypadkowa na pewno w tym samochodzie była. No i nie pomyliłem się za wiele, bo po pomiarach hmm, okazało się, że samochód faktycznie jest po naprawach blacharsko-lakierniczych. Cała lewa strona. Była naprawiana, ona ma tam większą warstwę lakierniczą niż pozostałe elementy. Również prawy tył pojazdu był naprawiany i sam tył, który na ten moment widać, że tylko został tak cokolwiek poprawiony, gdyż nosi ślady no, kolizji, uszkodzenia tego tyłu. No tutaj sprzedawca przyznał, że ten samochód już taki przyjechał ze Szwajcarii, właśnie uszkodzony tyłem. On tutaj nic nie robił, w takim stanie ten pojazd nabył. Poza tym, co? Oba zderzaki przedni jak i tylny noszą dość spore ślady uszkodzeń. Tył to w ogóle kwalifikuje się do wymiany, jest uszkodzony, popęgany, mm, no w bardzo słabym stanie. Może by się to dało naprawić, jak dla mnie wymiana. E, widoczna już korozja na lewym e, tylnym nadkolu, No słabo to wygląda, no nie? No, kurczę, takie auto 50 koła, już korozja tylne lewe nadkole. No, ktoś może powiedzieć, wiadomo, było robione. Była ta strona naprawiana, ktoś to nie zrobił zgodnie ze sztuką, stąd się ta korozja wzięła. Najprawdopodobniej tak. O, to jest tego przyczyna. E, po pomiarach tutaj wnęk, słupków i tak dalej, to tylko słupek A przy szybie czołowej miał 320 mikronów. Reszta e, słupków oraz wnęki były w oryginalnej warstwie lakierniczej, więc w porządku. E, no tutaj poza tyłem ktoś może powiedzieć, no bo wiadomo, ten tył nosi ślady uszkodzenia. Tam tylko została taka prowizorka zrobiona pod oko. Tam i szczeliny nam nie grają, ta klapa się nie domyka. Są uszkodzenia na lampach, są uszkodzenia na zderzaku. A jak otworzymy klapę, to w dalszej części zobaczycie co tam jeszcze się kryje. Ok, szyby tutaj w tym samochodzie w oryginale poza czołową. Czołowa. Została wymieniona, ale fajnie, bo ktoś przynajmniej z, z, kupił tą szybę zamiennik, ale z opcją grzania, więc tutaj ta opcja grzania m, działa. Co więcej, faktycznie samochód wyposażony w opony letnie z 2022 roku, więc opony świeże na felgach aluminiowych 19-calowych. No, felgi, no niestety, nie są w tak już ładnym stanie jak te opony. Już noszą ślady eksploatacji, również ślady uszkodzeń. No, powiem szczerze, jeżeli komuś by to przeszkadzało. Bo trochę to bije i kuje w oczy, no to kwalifikują się one do renowacji. Co do geometrii, na pierwszy rzut oka opony wiadomo, że są świeże, ciężko stwierdzić, czy geometria jest w porządku. Na ten moment równomiernie zużyte, więc można przyjąć, że tak. Do samochodu niestety, ale nie mamy opon zimowych, jest na tym komplecie tylko letnim do sprzedaży. Tyle z zewnątrz, lecimy do środka. Co tam mamy w środku? Na pierwszy rzut oka. Yy, środek, ślady użytkowania kwalifikuje się do czyszczenia, nie był przygotowany, więc to na pewno trzeba by było sobie zrobić. Siedzenia w porządku, jakieś drobne przetarcia, takie niewielkie, można powiedzieć, że całkiem w porządku wyglądają. Tył bez uszkodzeń. Yy, wszystkie systemy i urządzenia jak najbardziej sprawne. Co tutaj w środku? I teraz się dopiero zacznie. Sami zobaczcie, jak był uszkodzony boczek drzwi kierowcy, tutaj po lewej stronie, i jak został naprawiony. Jaka tu odeszła szkoła druciarstwa, za przeproszeniem. Normalnie czarną taśmą izolacyjną ktoś zalepił ten boczek. No dramat. Jak można taką szkołę druciarstwa odwalić? No, jak widać, można. Elementy poza tym plastikowe w porządku, jakieś widoczne tam niewielkie zarysowania, ślady eksploatacji i tak Co do oświetlenia, ośle, oświetlenie e, można powiedzieć, że też w porządku. Lampy tył, no niestety noszą ślady uszkodzeń, są popękane, tutaj głównie chodzi mi o te lampy w tylnej klapie, brakuje ich tam od spodu, więc są ubytki. No i nie mamy podświetlania tablicy rejestracyjnej, jest ewidentnie uszkodzone. E, tutaj jeszcze w środku pasy delikatne ślady zmechaceń, kierownica, pedały w porządku, normalne ślady eksploatacji. No tutaj jeszcze kolejny taki mankament, dywanik od kierowcy dość mocno przetarty, taka dziura. No też to nie wygląda zbyt fajnie. Co do jeszcze tutaj takich systemów i urządzeń, zauważyłem na pewno, że jak silnik był uruchomiony i załączyłem klimę, załączyłem podgrzewanie przedniej szyby dość spore jakby to spowodowało opory na silnik. A takie można powiedzieć bardzo mocne obciążenie. więc coś już mi tu sugerowało, że coś jest nie tak, ponieważ ewidentnie było to czuć, samochód zaczął też dziwnie pracować. Być może, że coś się dzieje z kompresorem, bo po wyłączeniu klimy, Samo podgrzewanie szyby nie powodowało takich objawów, natomiast samo załączenie klimatyzacji naprawdę stawiało dla tego silnika spory opór. Więc najprawdopodobniej kompresor będzie do roboty. Klimatyzacja owszem działała, chłodziła, natomiast coś jest już na rzeczy. Ok, w takim razie idziemy do komory silnika komory bagażnika. Co tam mamy? Na pierwszy rzut oka, no to rzuciło mi się, że płyn chłodniczy minimum. Rozruch wykonałem na zimnym silniku. Samochód podczas ruchu zachowywał się poprawnie, nie falował, nie było żadnych jakichś niepokojących objawów. Owszem, jak się rozgrzał, przerzucił nam się na gaz. Tutaj owszem, zaczęły się troszeczkę problemy, bo zaczął troszeczkę kuleć, troszeczkę obroty zaczęły nam falować. Takie delikatne wypadanie zapłonu było, uspokoiło się to. Natomiast widać, że nie do końca ta instalacja gazowa w tym samochodzie się sprawdza. Jest jakiś ewidentnie problem. Nie dopatrzyłem się tutaj żadnych wycieków. Jakieś minimalne takie zapocenia, nic strasznego. Komora nie była, umyta nie była przygotowana, więc tutaj fajnie plus lampy przednie są fabryczne, osłony tutaj z przodu całe i kompletne. Ostatni serwis był dorobiony nie tak dawno, bo w sierpniu tego roku przy 227 tysięcy km, więc to już mamy z głowy. Tyle pod maską. Co do tego bagażnika. No tutaj komora bagażnika ewidentnie jest po kolizji. Tutaj, jak zobaczycie, wnęka bagażnika tutaj przy kole, jak ona wygląda, w jakim ona jest stanie. No, zostawiona tak, jak chyba yy, po, po tej kolizji ona wyglądała. Nikt tu nic nie ruszał, nic nie ingerował. Sami zobaczcie, co tu się narobiło, co tu się stało. No, wygląda to bardzo słabo. Yy. Co więcej? No tutaj jeszcze z takich rzeczy, jak mam się tutaj czepiać tutaj w komorze bagażnika, no to tak, jak wspomniałem. Klapa się do domyka, nosi ona ślady demontażu. Nie mamy tutaj rolety, nie mamy kompletnego wyposażenia fabrycznego. No nie ma też koła, bo jest butla gazowa. Lampy tylne tutaj są uszkodzone. No tutaj no ewidentnie widać, że to się wszystko tak tak trzyma kupy, tak zdrutowane można powiedzieć, że to jest że byle by było, no nie? Aby to cokolwiek wyglądało i można było się poruszać. No słabo, słabo tym bardziej, że no, pff, samochód jest za 50 tysięcy. Ok, jazda. Mm, powiem szczerze, jazdę testową e, wykonałem raz z kierowcą, e, z właścicielem i on kierował tym pojazdem. Później drugą jazdę testową wykonałem sam, udając się na stację. Diagnostyczną. Co do, co do jazdy, powiem szczerze, samochód bardzo fajnie się prowadził i sprawował. E, tak wspomniałem, ten problem troszeczkę z tą klimą. Mm, na tych wolnych obrotach. Podczas jazdy to nie było odczytywalne, natomiast na tych wolnych obrotach, właśnie spadki obrotu, wypadanie zapłonu. E, co do samej jazdy, przyspieszenie, utrzymywanie toru jazdy. Turbina jak najbardziej zachowywała się poprawnie, wszystko było w porządku. Skrzynia manualna bardzo fajnie się zachowywała, sprzęgło również w dobrej kondycji, nie mam tutaj zastrzeżeń. Poziom hałasu, również jak na wersję tutaj ST, no i na modyfikacje, które zostały poczynione w układzie wydechowym, nie był na tyle męczący, że nie dało się w tym samochodzie wysiedzieć. Można było powiedzieć, że całkiem przyzwoicie. Zawieszeniowo również całkiem dobrze, no tutaj sprzedawca Przyznał się, że ten samochód jak kupił miał e, zawieszenie na gwincie. No, mówił, że nie dało się jeździć, bo po prostu plomby wypadały, więc wymienił zawieszenie na zwykłe. Więc zostało założone nowe zawieszenie tutaj e, z przodu. Podczas hamowania e, również jak najbardziej ok. Samochód włączymy w autor, nie ściągało go, nie, nie dochodziły żadne niepokojące tutaj odgłosy. Ani również nic nie zostało przenoszone tutaj na układ e, kierowniczy. Systemy i urządzenia wspomagające jak najbardziej w porządku. Jazdę no, wykonałem, można powiedzieć, w ruchu miejskim. Troszeczkę gdzieś tam pojechaliśmy na ubocze, żeby coś bardziej się pobawić tym samochodem, potestować. Nie mam zastrzeżeń, co do samej jazdy można powiedzieć, jak na razie, patrząc na cały kształt. Jest dobrze. Udałem się na stację kontroli pojazdów i co tam na stacji? Na pierwszy rzut oka tutaj osłony kompletne tutaj z przodu. Nie dopatrzyłem się żadnych wycieków. Eee, zawieszenie przód faktycznie zostało wymienione na zwykłe. Tak, jak wspomniałem wcześniej, ono było gwintowe, więc jest jak najbardziej eee, sprawne i nowe, więc to jest plus. Natomiast minusem jest to, że z tyłu amortyzator tylny lewy jest już uszkodzony, jest on wylany. Z tyłu trzeba będzie wymienić sobie komplet amortyzatorów. No tutaj sprzedawca mówi, że on tyłu niby nie ruszał. Okej. Okay. Tarcze i klocki, no już tak zużyte, można powiedzieć, że jeszcze około 30% zostało, więc trzeba będzie sobie w niedługim czasie je wymienić. Jakieś naloty korozyjne, głównie w tylnej części pojazdu, na zawieszeniu, delikat, na układzie wydechowym, choć tutaj delikatnie, bo ten układ został pomodyfikowany. Sami tutaj zobaczycie, jakie modyfikacje odeszły, co tutaj zostało poczynione. No, też tak to zrobione, nie do końca ze sztuką, no ale ktoś tak zrobił, tak jest. Płyta podłogowa sama w sobie bez jakichś uszkodzeń, zdrowa, bez nalotów korozyjnych, opony letnie, równomiernie zużyte. No i ten tył, no oczywiście widać, że on został uszkodzony, są tam ślady naprawy, widać, że ktoś już wymienił belkę, coś tam delikatnie jest już ponaciągane. Tego się nie da ukryć, to już uderzenie poszło dołem bardziej, więc tutaj ta wnęka i tak dalej, one były uszkodzone, zostało to ponaciągane, żeby to zrobić. Nie do końca ktoś się postarał, nie zrobił tego na zero, tak jak mówię, zostało to zrobione chyba tylko tak po to, i żeby można było tym samochodem się poruszać. Wróciłem na miejsce, podpiąłem samochód pod komputer diagnostyczny, no i co tam mamy? No, faktycznie jest problem, bo mamy ewidentnie wypadanie zapłonów i to praktycznie na każdym cylindrze, i to powtarzające się częste, nawet po skasowaniu, odpaleniu znowu się to przytrafiło, więc jest ewidentnie jakiś problem. Świece, cewki, być może że sama instalacja gazowa tutaj nie do końca, sami wiecie, jaki tu jest silnik, to też tak nie do końca współpracuje jak trzeba, no nie? Więc tutaj ten problem pewnie jest. Tutaj sprzedawca może się przeliczył z tą instalacją, że będzie to w 100% tak fajnie się zachowywać. No nie do końca. Powiem szczerze, że tak fajnie się to zachowuje i tak fajnie ta instalacja tutaj nam gra. Co więcej, no to, to tutaj te błędy, tak jak mówię, powtarzały się głównie wypadanie zaponów. No i miałem jeszcze tutaj taki błąd od. Podbicia dźwięku silnika. No teraz tego nie ma, bo wiadomo, układ został zmodyfikowany przy fabrycznym układzie. Tutaj to podbicie dźwięku silnika było, od tego też mamy błąd. Poza tym, wreszcie systemów jak poduszki, tutaj ABS, moduł komfortu i tak dalej, nie było jakichś krytycznych, poważnych błędów, jakieś sporadyczne, więc nic strasznego. Co do dokumentacji do tego pojazdu, mamy książkę serwisową, która jest prowadzona do 2019 roku i przebiegu 166 tysięcy kilometrów. Wcześniejszy wpis 2018 149, no teraz obecnie 230, więc jakąś tam dokumentację do tego pojazdu mamy. Co prawda nie jest ona kompletna jest w 100%, ale dobrze, że przynajmniej jakiś ślad jest, jakieś dokumenty są. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Warto czy nie warto? Kończąc już ten raport, bo omówiliśmy sobie całą tą checklistę, którą zawsze robię na miejscu podczas oględzin. Jakie jest Wasze zdanie? Moje zdanie jest nie warto. Nie poleciłem tego samochodu. Powiem szczerze, że przede wszystkim... Z racji tego, że no jest sporo takich rzeczy, gdzie kuło mnie to w oczy. Ta cena nie jest adekwatna do stanu. Mm, owszem, można by było się, e, wiadomo, wszystko jest na sprzedaż, wszystko można kupić, no ale przede wszystkim trzeba być świadom tego, co się kupuje. I przede wszystkim za cenę adekwatną do stanu. Więc tak nie poleciłem. Samochód sprowadzony ze Szwajcarii e, po naprawach mm, bracharsko-rakietniczych, no i po kolizji. Która, która na ten moment jest widoczna nawet gołym okiem, ona została tylko poprawiona. Dokumentację tutaj mamy do 166 tysięcy km do 2019 roku. Obecnie mamy 230 tysięcy. Spore dość ślady eksploatacji, powiem szczerze, widać, że nie do końca ktoś bał o ten samochód i nie do końca go szanował. Więc jak i z zewnątrz, tak i w środku te ślady eksploatacji są dość spore. Sprawdziłem sobie, ten samochód również powin. W bazie cepik również rozkodowałem sobie win i tak dalej, żeby potwierdzić tą historię, jaką ten pojazd ma. No i tak, w bazie cepik od razu mamy zaznaczoną szkodę całkowitą i zniszczenie podwozia. No to już jest grubo, jak już mamy taki wpis. Po win okazało się, że ten samochód w grudniu 2021 roku dokładnie tam jest wpis 6 grudnia, więc ktoś na Mikołaja dostał, że tak powiem, chyba rózgę. Nie do końca to był udany prezent, no bo to auto zostało uszkodzone i właśnie był uszkodzony tył, lewy i prawy tył i ta szkoda była wyceniona między 9 a 10 tysięcy franków szwajcarskich, więc to też nie jest mało jak sobie popatrzycie na kurs i przeliczycie jaka to jest kwota. To auto miało wcześniej też jakieś już właśnie przygody blacharsko-lakiernicze, bo w 2019 roku w październiku miało też szkodę między 1000 a 2000. Franków przy przebiegu 172 tysiąca km i w 2016 roku, też w październiku, tam już jakaś drobnostka pomiędzy 100 a 1000 franków, więc to już taka drobnostka, można powiedzieć, jakaś tam pierdółka. Więc moje zdanie znacie. Jakie jest Wasze zdanie? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach. Zachęcam do dyskusji. Może ktoś z Was ma taki samochód albo miał taki samochód. Niekoniecznie z instalacją gazową, a może z instalacją gazową. Jak się to sprawowało, jak się zachowywało. Czy sprawia taki samochód frajdę z jazdy, czy niekoniecznie. Myślę, że na pewno fajna taka zabaweczka, można się trochę pobawić. Niepozorne, rodzinne kombi, też można powiedzieć. No tak. A my widzimy się już niebawem po kolejnych oględzinach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli się odcinek podobał, Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.